Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft i jesteśmy w drugim meczu pomiędzy Zokem po prawej stronie na dole Belshir Vestige i Showtime'em po lewej na górze. Co zobaczymy tym razem? Z poprzedniego meczu, szczerze mówiąc, raczej się niewiele nauczyłem. Był zdecydowanie fajny, ale miałem nadzieję, że będzie coś, co mógłbym sam zastosować, a te otwarcia chyba niestety bardzo szybko i skutecznie przegrałyby z Forgate'em, więc niekoniecznie są dla mnie, bo niestety w diamencie, w którym jestem w tej chwili, praktycznie co drugi, więcej niż co drugi, dwóch na trzech protosów robi po prostu Forgate'a. Zobaczymy. Jak na razie standardzik. Żadnego probka, który gdzieś tu wędruje i zmierza, żeby wybudować jakiegoś kanona czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. Standardowy mecz. Więc korzystając z okazji, panie i panowie, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału SCT StarCraft, jeśli jeszcze tego nie robicie. Macie teraz wakacje, więcej czasu, więc come on. Jakiś tam filmik codziennie praktycznie będę wrzucał. No chyba, że akurat będę na urlopie, a w sumie to urlop mi się zbliża, ale spoko. Zobaczymy, może uda mi się nagrać wcześniej. Więc zaglądajcie, subskrybujcie, oglądajcie. Może jakiś stream się uda kiedyś zorganizować wreszcie porządny. Zobaczymy. No i jeszcze brackets.pl i scra.pl, strony, które zawsze polecam. Informacje StarCraftowe na scra.pl, takie ogólne, też turniejowe, też jakieś śmieszne filmiki, tudzież nieśmieszne filmiki, a na brackets.pl informacje o turniejach, w szczególności tych turniejach, w których grają Polacy. Dobra, i mamy już jakąś różnicę. Showtime bierze znów dwa gejzery, podczas gdy Zokę wziął tylko jednego. I co więcej, probki przez chwilę były zrealipointowane, że tak powiem, na tego asymilatora, więc bardzo opóźniony gaz, dużo mniej gazu, dopiero w tej chwili brany drugi przy 17 supply, czyli tym razem będą to jednak inne buildy u obu tych graczy i to już na tym etapie widać. Ciekawe, tu znowu w takim razie obstawiałbym wczesny Stargate, rozsądnie wczesny Stargate w każdym razie. Poprzednim razem się udało, więc czemu i tym razem miałoby się nie udać? A tutaj, czyżby to była jakaś wczesna, w miarę wczesna presja, dwoma stalkerami, trzema stalkerami. Mapa 1 na 1, więc w miarę rozsądnie można taką presję wywrzeć. Zobaczymy, tak bym miał obstawiać. No i jest też Mothership Core, który dosyć mocno ulepsza te stalkery, w szczególności tym, że mogą wtedy strzelać po prostu w górę, na rampę. Okej, Mothership Core się narodził, probek zobaczył, co miał zobaczyć, widział oba gazy. Nie widział obu gazu, widział tylko jeden gaz. To jest niedobrze, ale być może widział, że tutaj biegają probki z gazem, więc z tym nie będzie problemu. Jeden Mothership Core leci tędy i potem poleci sobie może tu, a drugi leci tędy i potem może sobie tu poleci, ale nie, są stalkery już w drodze, więc raczej nie powinien ten Mothership Core wlatywać do baz przeciwnika. I mamy Twilight Council ze strony obu graczy praktycznie z dokładnie takim samym timingiem. Ok, Showtime ma troszeczkę wcześniej. Ten Mothership Core tutaj jednak poleci do trzeciej bazy, potem do drugiej bazy, zobaczy, czy ona się tam znajduje, a potem pewnie sobie po prostu wróci. No takie scoutingi na początku, jest 5-15, za 15-30 sekund powinien wchodzić ewentualny Forgate, ale wydaje mi się, że gracze obaj wykluczyli już Forgate'a. No i mamy Dark Templary ze strony Showtime'a oraz Blink ze strony Zokiego. Żadnego Stargate'a, oczywiście, i trzy gate'y, w tym ten trzeci gate w budowie i Robo, czyli to jest tak jakby troszkę Heroes wczesny, znaczy bezpieczne zagranie Hero. Nie, Heroes Safe to był Stargate przecież, co ja gadam. No ale tak czy inaczej, będziemy mieli Blinka, będziemy mieli Robo Facility z Obserwerem, ewentualnie jakimś Immortalem. Tu mamy Proxy Pylon, bardzo fajnie. Tu jest ze strony Showtime'a Proxy Pylon. Co prawda jest, wydaje mi się, w zasięgu tej wieży. Więc może to położenie nie jest takie jakieś super, ale zresztą zaraz zobaczymy. W takim razie może ten probek tu podjedzie do wieży. Podejdź do wieży!
jako ja podchodzę, tak jest. Czy to jest w zasięgu? Nie, ten pylon jest poza zasięgiem wieży. Okej, okay, fajnie. Czyli to jest całkiem dobra pozycja, bo jednostki idące tu dołem nie zauważą tego pylona. Bardzo fajne. I nie jest to tak oczywista pozycja jak gdzieś tutaj. Okej, okay. Jest Immortal w drodze, Darkshine wybudowany i Dark Templary tutaj stoją i przeszkadza, i generalnie nie mogą się przedrzeć ze względu na te Stalkery. No i jest już też Observer, więc atak Dark Templarami się zdecydowanie nie udał. Pytanie, czy to będzie przejście w ekspansję, na co wskazują w sumie te probki, które gdzieś tu są pochowane. Czy będzie to jednak dalsza gra z jednej bazy? Nie, 23 probki. Come on, to musi być ekspansja. Musi być ekspansja. Tak jest, widzimy już zaznaczonego proba. I mamy postawionego Nexusa. 7,57 bodajże. Tu jest czubkę wcześniejszy Nexus nawet. Także znów będziemy mieli uspokojenie. Interesująca. Interesująca zagrywka. Znów praktycznie... Okej, był wybór technologiczny, był Darkshine, tu jest Blink, ale nie było tak naprawdę żadnego do tej pory żadnej większej agresji. Dark Templar próbował wejść, nie udało mu się, wycofał się. I tyle. End of subject, end of story. Oj, ale obawiam się, że ten Nexus będzie musiał być skancelowany, to jest bardzo dużo Stalkerów, ale to są dwa Immortale. Nie, Showtime mógłby wyjść spokojnie z tymi Immortalami. Jest Blink, ok, da się tu micrować, ale... Time Warp, dobry Time Warp. Pierwszy Immortal wysnajpowany, dobre Blink, żaden jeszcze Stalker nie został zabity i... Drugi Immortal wysnajpowany, ok, to było piękne zagranie, tu jeszcze dodatkowe posiłki Stalkery przyszły ze strony Zokiego i w tym momencie mamy już bardzo, bardzo, bardzo niedużo sił. Ten Immortal musi bardzo uważać, jeśli on zostanie zestrzelony, to już będzie dosłownie koniec. Jeszcze tutaj będzie Photon Overcharge rzucony, więc to ma szansę. O, nie został rzucony w ostatnim momencie dosłownie. Bardzo dobrze. To jest coś, co może w tym momencie uratować Showtime'a. Pytanie, na jak długo go uratuje. Chronobustować musi koniecznie, dokładnie, chronobustować Immortale. Bo jeśli nie będzie ich miał dostatecznie dużo, to te Stalkery po prostu zjedzą jego armię bez żadnego problemu. Jest też grany jeden Dark Templar, który ma szansę coś ugrać. Okej, okay, tu jest Observer, ale nie ma tu armii. Zeroty zostały zwarpowane chyba przed chwilą, wobec czego nie będzie jeszcze przez jakiś czas warpinów. Pierwszy prób pada, natychmiastowa reakcja ze strony Zokiego, bardzo ładnie. I zwarpowany jeden Stalker, który przy dobrym micro ma szansę sobie dać radę z tym Dark Templarem. Ale tu w tym momencie mamy pusha na Nexusa i Nexus zdecydowanie zostanie zniszczony. Nie ma już tutaj absolutnie o czym mówić. Nie ma też energii na fotonowe charge, bo nie ma nawet Mothership Core, który został zestrzelony i do tej pory nie został odbudowany. Tutaj ten Dark Templar już został zabity, pylonik snajpowany. No i nie, to jest zdecydowanie za dużo. Spójrzcie na to. Tu jest 7 zerotów z 10-11 Stalkerów. Probki będą musiały być rzucone, probki znikną natychmiast przy tych zelotach. One są na hold position, więc troszkę przeszkadzają w tym momencie, ale nie aż tak bardzo, jak by się mogło wydawać. Immortale strzelają głównie do zelotów. O, nie wystajpowany został jeden Immortal, powinien był być, ale to nie wie... Okej, okay, blink, ofensywny blink i czyżby troszkę przesadził? Chyba tak, dwa Immortale zostały, jeszcze trzy Stalkery w tej chwili już i musi się Zokę wycofać. Aczkolwiek on ma dwie bazy. Mimo wszystko wciąż ma dwie bazy, podczas gdy Showtime jest na jednej, więc może nie być lekko. I jeszcze zeloty warpowane. Zeloty są w tym momencie naprawdę bardzo ważne, bo będą bardzo dobrze tankowały obrażenia zadawane przez te Immortale. Przydałoby się parę zelotów ze strony Showtime'a. Fajnie było, gdyby Showtime miał jak zrobić Templar Archives i parę Arkonów zwarpować, ale nie będzie to miało miejsca. No i ten Nexus też będzie musiał zostać skancelowany. O, ale zabity Obserwer, to... Zabij tego Obserwera, masz Dark... Tak jest, pięknie, to było coś, co może go uratować, jeśli wrzuci teraz parę Dark Templarów i chyba zdaje sobie z tego Zokę sprawę, że przechodzi po prostu już do totalnego ataku. Jeśli zdoła złapować parę Dark Templarów, to będzie w stanie, być może się obronić przed tym pushem, ale nie, tu jest za mało, trzy w tej chwili Stalkery tylko zostały. Ofensywny blink, jeden Dark Templar. O, gdyby chociaż były dwa i powstrzymywały na tej rampie przejścia, ale nie, no jeden Dark Templar na dłuższą metę przy tak dużej armii nie będzie w stanie zrobić. Drugi Dark Templar, okej, ale... No ale co z tego, tak? Doleci w końcu ten Observer, który gdzieś tam majestatycznie leci przez całą
mapę, no i rzeczywiście. I mamy GG. Mamy GG, czyli w tym momencie Goody Zoke bierze mecz numer 2, więc będziemy przechodzili do meczu trzeciego z tego Best of 3. Zapraszam w takim razie wszystkich serdecznie do obejrzenia i jak zawsze do następnego kasta.